Ten materiał powstał dzięki wsparciu moich patronów. Ogromnie Wam za nie dziękuję. Siemanko, moi drodzy, z tej strony bazo, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda miejsce, w którym nagrałem ostatnie jakieś 500 filmów. Niedługo się będę przeprowadzał, więc jest to taki spontaniczny vlog na pamiątkę. I sorry za mój głos, ale jestem totalnie chory, więc będę troszkę zamulał bardziej niż zwykle. Tak wygląda mój pokój, gdy się do niego wejdzie. To, co Wy widzicie, to jest mniej więcej taka perspektywa. Ale to, co naprawdę się kryje tutaj, w tym pokoju, to zobaczcie. Cała sterta kartonów i gitar. To są moje instrumenty, plus takie, które dostałem do testów, to na przykład są te dwa PRS-y z E, które wykorzystałem w serii e, kursu gry na gitarze drugiego poziomu. Tutaj efekty gitarowe, chińska gitara Donner, tutaj kolejne efekty gitarowe. Muszę troszkę zmniejszyć ISO, e, jakieś akcesoria PRS-a, pikapy. Tutaj kolejny karton z rzeczami. Tutaj kolejne kartony, w które się będę pakował, i kolejne kartony. Także to jest ogólnie kartonowa 5: Tutaj mamy Bossa Katane, Wiktory. Tu jest sprzęt, którym nagrywam gitary, czyli Wiktory plus Oxbox i kolumna Divimarka. Tu jest moja półeczka z grami planszowymi. No i to czego zazwyczaj nie widzicie, no to jest moje biurko które wygląda w ten sposób, zmniejszę troszkę czułość i sterta kartonów z kolejnym sprzętem do nagrań. Jak widać, mamy tutaj całą ścianę zawaloną kartonami. Są to efekty gitarowe, są to jakieś tam sprzęty, które pojawiają się na testy, które u mnie czasami zostają. Nie wszystko zostaje, ale sporą część dostaje też jako prezent od producentów. Więc tutaj jest już to zapakowane pod przeprowadzkę. To, co często widzicie, to ten statyw. Na nim zazwyczaj mam gitary, które regularnie użytkuję. Zazwyczaj są to dwie gitary, bo na wszystkich naraz nie da się grać. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No nie będę tęsknił za tym miejscem na pewno. E, chyba taką najbardziej klaustrofobiczną formę ujęcia mogę zaprezentować Wam z tego kąta. Nawet mimo tego, że jest szeroki kąt. No to widać, że praktycznie można zrobić tu 360 na krześle z gitarą, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o komfort użytkowania tego pokoju. Zwiększę troszkę czułość. Kartony, 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 kartony i jeszcze raz kartony. Także tak wygląda moje studio od kuchni. Eee, ciekawy jestem. Czy tego się spodziewaliście? Pewnie tak. Kto u mnie był, zazwyczaj dziwi się, jak, jakie to wszystko jest małe. Bo na kamerze tego nie widać. Tak samo, jeżeli chodzi o mój wzrost, bo jestem dużo wyższy niż wam się wydaje. No i co? Zazwyczaj, jak nagrywam, siadam sobie tutaj. Proszę bardzo. Tutaj mam kamerę. Podsuwam sobie mikrofon. Pyk. Teraz mam nowy mikrofon, którym się ostatnio chwaliłem. Przynajmniej nie będzie w kadrze mi w w kadr wchodził. No i jest nagrywanie. Potem sobie montuję to wszystko w Adobe Premiere Pro. To jest mój główny program do montażu. Przy nagrywaniu yy, muzyki, robieniu jakichś filmów używam Reapera z takich jeszcze ciekawszych programów. Hmm, to nie wiem co. Guitar Pro też bardzo często użytkuję. No i to wszystko. Tak naprawdę oprogramowania nie ma tutaj za dużo. Yy, większość to jest jakiś pomysł na na materiały i potem praca, żeby to wszystko pospinać. Także tak to wygląda. Tak jak mówię, tęsknić nie będę. Eee, na pamiątkę sobie to nagrałem. Pewnie jeszcze będę się z tego kiedyś śmiał. A póki co, widzicie? Totalny bajzel. I wychodzimy.